Dzień dobry, przyjaciele. Witam was w kolejnym epizodzie Paweł pije, czyli najprawdopodobniej najlepszego pokarmu, chciałem powiedzieć. W najprawdopodobniej najlepszym programie poświęconym tematyce napojów. W dzisiejszym odcinku mam dla was coś naprawdę specjalnego. Otóż to jest pierwszy raz w programie. Będziemy pili napój energetyczny i będzie to Coca-Cola. Od razu jak zobaczyłem w internecie reklamę tego, wiedziałem, że muszę tego spróbować, ponieważ po pierwsze nienawidzę Coca-Coli i po drugie nienawidzę napojów energetycznych, więc to jest coś, co ja po prostu Spożywać w umiarkowanych ilościach. Wysoka zawartość kofeiny, nie zaleca się stosowania u dzieci, kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią. Koniec gadania o produkcie. Jak on smakuje? Zaraz się przekonamy. Mamy tutaj szklaneczkę oczywiście. Nie będę pił prosto z puszki, kim jestem zwierzęcie. Tego akurat w przeciwieństwie do innych produktów nie wsadziłem do lodówki, bo energetyków się nie chłodzi, więc był jak w żabce wtrzymany w temperaturze pokojowej. Dobra, otwieramy. Dobra. Numer jeden, test zapachu. Coca-Cola Energy pachnie jak siki. I to nie jest tak, że ja to porównuję, to dosłownie pachnie jak... jak mocz. To nie jest fajny start. Ja się zaczynam trochę bać, wam powiem szczerze. Ale już otworzyłem, już tego nie wyleję. Jestem fanem, wiecie, trzymania produktów. Dobra. To lejemy. Szczerze mówiąc, to chyba będzie pierwszy i ostatni raz, jak zobaczycie energetyka w szklance. Ponieważ wątpię, że takie rzeczy się, wiecie, tak trzyma po prostu. Każdy... No cóż. Chyba, że macie jakichś dziwnych znajomych, co używają tego do drinków, co się czasem zdarza. O mój Boże, to ma strasznie obrzydliwy kolor. Ja nie wiem, czy na kamerze to będzie dobrze widać, ale... To ma taki obrzydliwy kolor, jakby to jest jakby kolor coli, ale taki bardzo blady. Okej, okay. Ale dobra. Zabieramy się za konsumpcję. 3, 2, 1, go. Not good. Okej. Kolejny produkt do... Czyż Paweł pije kiedykolwiek będę mógł się napić czegoś, co będzie dobre? Puszka twierdziła, że oryginalny smak Coca-Coli... Nie, to nie smakuje jak Coca-Cola. To smakuje jak coś o smaku coli. Dobra, może inaczej to powiem. Kojarzycie, jak były te, wiecie, wszystkie, jak cola, były te wszystkie dziwne jakieś cukierki, czy jakieś takie gumy do rzucia o smaku coli, czy tam lizaki o smaku... Była taka strasznie popularna rzecz, jak ja byłem... Tak w przedszkolu, to wszędzie były cukierki o smaku coli. To smakuje jak to. To smakuje jak taki zozol o smaku coli po prostu, ale płynny i bez cukru w środku. Ciężko mi jest to opisać, ale jakby to też troszeczkę smakuje jakby taki smak coli po prostu taki bardzo, bardzo mocno po prostu rozwodniony. Ma to też oczywiście coś, co ma każdy energetyk, czyli ten obrzydliwy posmak, taki słodkawo-gorzkawy posmak, jaki każdy energetyk ma. Ja nie wiem, jak to opisać, ale osoby, które piły, pewnie będą wiedziały, o co mi chodzi. Ten smak nie jest dobry,
aromat jest miliard razy gorszy, bo tu pachnie jakieś, powiem, jak po prostu stęchłe, zatęchłe siki na stacji benzynowej czy dworcu kolejowym. Pozdrawiam ludzi mieszkających w Krakowie. Dworzec jest najbardziej śmierdzącą rzeczą, jakiej miałem doświadczenie wąchać. Co jest jeszcze bardzo zabawne, ponieważ ja nie mam w ogóle węchu, więc haha, super. Ale mam o dziwo pewien pozytyw. Mimo tego wszystkiego negatywnego, co powiedziałem, faktycznie da się to wypić. To nie jest jak Sprite ogórkowy, który po prostu był ohydny i nie dało się go w ogóle pić. To nie jest jak Coca-Cola Peach, która po prostu jest niedobrą kolą. To jest po prostu typowy smak energetyka, ale z taką malusieńką nutką po prostu wsadzonego tam zozola. Sądzę, że jakbyś wziął Red Bulla i po prostu wsadził zozola do środku i go rozpuścił, to by smakowało tak samo. Czy bym polecił Coca-Cola Energy? Nie poleciłbym Coca-Cola Energy, ponieważ nie rozumiem idei tego napoju. Energetyków nie pije się standardowo dla smaku. Kupujesz je dla, jak nazwa wskazuje, dla energii. Żeby po prostu mieć bardzo dużo kofeiny, bardzo, bardzo szybko i po prostu czuć się dobrze i być zdatnym do działania. Więc po prostu nie rozumiem tego. Nie sądzę, że ktokolwiek by uznał, o, napił mi się energetyka, ale w sumie chciałbym, żeby smakował jak cola. Masz miliard innych lepszych energetyków z lepszym smakiem i to idzie ode mnie, osoby, która nienawidzi po prostu tych gównianych napojów. Jakby możesz mieć to samo o wiele lepiej i mi się wydaje, że o wiele taniej. Więc Coca-Cola Energy dostaje ode mnie finalną ocenę jednej tabletki kawowej na 30 albo na 5. Będzie mi o wiele szybciej to sfotoshopować. Tak, więc to było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że w jakikolwiek sposób dał wam satysfakcję i wam coś powiedział o tym wspaniałym produkcie. Auć. Oblałem sobie buty. Fuck. Jeśli wam się podobało, to skomentujcie coś czy coś tam i oczywiście dajcie mi znać o kolejnych wspaniałych produktach pitnych, które bym mógł sprawdzić w tym programie. To by było na tyle. Ja jestem Paweł z kanału Detekt. See ya! No one here, just you and I, in the house of it.